A to, co usłyszymy, może zaintrygować, bo to będzie opowieść o mongolskim przysmaku, kobylim mleku. Różni się ono od krowiego tym, że ma przynajmniej 3 razy mniej tłuszczu. Jest bardzo zbliżone swoim składem do mleka ludzkiego. Mleko to ma bardzo mało substancji uczulających, ma mało białka, bardzo dużo wapnia, magnezu, fosforu. Jest słodkie. Jest słodkie, dlatego jest chętnie spożywane przez dzieci. Mówiła mi Mongołka, że to mleko dostają niemowlęta, ale też jeżeli na przykład ktoś jest chory. Tym mlekiem się uleczy nie tylko dzieci, ale i osoby w różnym wieku. Jeżeli jest taka potrzeba, to mleko się podaje w jakichś większych ilościach. Mleko podaje się też w postaci sute chai, to jest herbata właśnie z mlekiem konia. Gotuje się wodę, dodaje się tego mleka i dodaje się ziół stepowych. To ma bardzo charakterystyczny zapach i smak, ale jest to bardzo zdrowe i Mongołowie uwielbiają tą herbatę, to sute chai. Widziałam, że gotowali tego sagany, że było tego bardzo dużo do picia. Jeszcze inne zastosowanie tego mleka to jest właśnie sporządzanie kumysu. Kumys to jest sfermentowane mleko i też jest to bardzo, bardzo zdrowy napój. Troszeczkę się dziwię osobom, które były w Mongolii i z ich relacji dowiadywałam się, że to jest coś nie do wypicia. Ja uważam zupełnie inaczej, że jest to bardzo smaczny napój. Smakiem przypomina on maślankę, do której dodaje się zaczyn drożdżowy. Kumys bardzo dobrze gasi pragnienie, ale jest też pity też dla zdrowia, bo leczy on choroby układu oddechowego, a nawet astmę, gruźlicę. Bardzo dobrze wpływa na układ nerwowy, na serce, na wątrobę, na żołądek. Działa jak antybiotyk, a nie pozostawia po sobie niepożądanych skutków. Wręcz przeciwnie, organizm po prostu wzmacnia. To jest bardzo, bardzo, bardzo dobry produkt mongolski. Wiem, że Mongołowie próbowali nawet zorganizować dojarnie, gdzie będą mogli klacze doić, ale uważają, że jednak klacze się boją tego szumu tych wszystkich urządzeń i ponoć to czuć w tym mleku, więc chyba od tego już w tej chwili odchodzą i rzeczywiście to dojenie ręczne tutaj daje największe efekty. A doi się klacz po wyźrebieniu. Źrebie musi mieć od 10 do 12 tygodni i musi przede wszystkim już być samodzielne. Dojenie klaczy wygląda to w ten sposób, że przyprowadza się źrebie, to źrebie tuli się do klaczy i wtedy w gruczołach gromadzi się mleko. Średnio uzyskuje się od 0,5 litra do 2,5 litra mleka z takiego jednego dojenia. 5 razy w ciągu dnia doje się taką klacz. Doi się od maja do września. Wtedy też źrebią się klacze i wtedy pozyskuje się najwięcej tego mleka. Czyli kumys to taki rarytas mongolski. Tak, kumys jest to na pewno rarytas mongolski i każdy Mongoł się zapija tym kumysem. I ja też próbowałam tego kumysu, bo on dawał siłę, on wypełniał świetnie żołądek, nie obciążał. Ja się po prostu po nim czułam bardzo dobrze, więc jeżeli tylko była taka możliwość, to ja bardzo chętnie korzystałam i piłam ten kumys, tym bardziej, że on jest naprawdę smaczny. I dlaczego się też dziwię ludziom, że tak się krzywią na myśl o tym kobylim mleku i o tym kumysie i serkach, które tam też jadłam i one też są naprawdę bardzo smaczne właśnie z tego kobylego mleka. Przecież jak jesteśmy na przykład we Francji i wchodzimy do marketu, w którym się sprzedaje sery żółte, to nikt mi nie powie, że w tym miejscu pachnie. A to jest naprawdę o wiele bardziej nieprzyjemny zapach niż ten zapach kumysowy. Tym bardziej, że rzeczywiście ma on niesamowite właściwości lecznicze. Słyszałam nawet, że w krajach europejskich próbowano wprowadzać kumys do sprzedaży, ale jest on bardzo drogi i chyba to jest taką zaporą, że nie mamy tego po prostu w kulturze, nie wiemy co to jest, nie potrafimy z tego korzystać, tego nie kupujemy. Jeżeli przyjdzie taka informacja, że jest to coś niesmacznego, to wtedy już przekreśla taki produkt, a uważam, że jest to naprawdę produkt wspaniały i sama chętnie, gdybym tylko miała taką możliwość, to sama bym go piła tutaj i podawałabym swoim członkom rodziny, bo naprawdę daje dużo zdrowia i dużo siły. Mongo Sinsu.
Zacząłem zastanawiać, czy po wypiciu kumysu poczułbym się jak Dżingis Khan. Chyba pojadę do Mongolii.